Jezus, drugiej części gotowania. Dzisiaj grillem zajmuje się szef Wojtek. Jak widzicie. Proszę Państwa, tak, ja dzisiaj jestem mistrz grillowy. Krótka łopatka tak zwany. Może to potrwać. Bardzo długo raczej. Ale bądźmy dobrej myśli. Zabieram się za burgery, także jak widzicie, mam rękawiczki, więc proszę bardzo. Tutaj aż wszyscy stanęli i szukali, więc mamy przepiękną wołowinkę mieloną. Przekładamy do miski. Skoro mamy greckie burgery, to też greckie przyprawy, czyli oregano, tak jak widzicie, tutaj mamy wędzoną paprykę, mamy oczywiście pieprzul, tymianek, więc tutaj damy tego sporo. Natomiast też oprócz przypraw greckich będzie też oregano, tak jak mówiłam, będzie sok z cytryny, odrobinkę miodu, papryczka chili. Nie, muszę to zrobić. Jak wiecie, ja dużo robię rzeczy na oko, więc tutaj sypiemy sporo tej przyprawy. Oprócz tego oregano. Oregano tak nie za dużo, żeby nie było gorzkie. I będzie zaraz czosnek. Będzie ostra papryczka. Też nie za dużo, bo ona jest ostra bardzo. Do tego odrobinka miodu. Tak jak mówię, nie chodzi o to, żeby mięso było słodkie, tylko żeby zrównoważyć smaki. Do tego pieprz. Sól. Mam nadzieję, że to nie jest soda. Nie. Sól. Dobra. Na razie tyle. Dajmy troszeczkę octu. W sumie możemy octu użyć zamiast cytryny. I czosnek. I jak wiemy, wołowina nie jest jakaś super tłusta, więc dolewamy dobrej oliwy. Czosnek przekładamy i bardzo długo wyrabiamy mięso. Zabieramy się za to. Myję się grillem. Będzie nam grillować. Najtrudniejsza praca to niestety Hania. Ja to tam pikusz. Teraz formujemy kulki, potem będziemy robić burgery, jak grill będzie gotowy. Na ten moment gotowy nie jest. My się zabieramy tutaj, Państwo sobie jedzą mięso, a my się zabieramy za burgery. O, właśnie Magda wróciła. Jestem. Zamykamy. Czary Mary. I zabieramy. Widzisz, uwaga. Wrócimy, zobaczymy jak to potem będzie finalnie. Ale wygląda już dobrze. Bierzemy mięso. Na to będzie sałata, już wcześniej myta. Kto chce spróbować pierwszego? Wojtek siedzi najbliżej. Nie, ja spokojnie. Z cebulą tutaj są zamówienia, pamiętajcie. Ja mogę z cebulą spróbować. Dajcie Haneczce, bo Haneczka na pewno zasługuje. Tak. Brawo, Hania. Brawo, Hania. Haneczka na pewno wyrazi pozytywną. Ale to wygląda. Nie, słuchajcie, to jest przepięknie. Nie wiedziałam, co chcecie. Orzesz. To pyszne. Podajcie papiera Berencie. Jesteś cały biały szczerze. To nic. Bo wiecie co? To nie jest eleganckie. Ja się zdaję sprawę. Nie, nie jest bardzo. Ale to jest ratujemy cię, twój imidż.